dworca kolejowego Baumat wyruszamy na zwiedzanie miasta. Rozpoczynamy spacerem po deptaku Żybek Żoly, czyli Jedwabny Szlak. Historyczny już centralny dom towarowy. Almaty liczy ponad 1 800 000 mieszkańców i jest największym miastem w Kazachstanie. Do 1998 roku było jego stolicą. Deptak Żybek Żoły jest przez mieszkańców Almaty nazywany Arbatem. Budynki mieszkalne, przy których budowie pracowali japońscy jeńcy wojenni. Położony w centrum miasta, największy bazar Almaty, zwany Zielonym Bazarem. Zielony Bazar to wielka galeria handlowa, gdzie można kupić niemal wszystko. Centralny meczet Baumaty jest jednym z największych w Kazachstanie. Może pomieścić 7 tysięcy wiernych. Został zbudowany w 1999 roku na miejscu meczetu, który spłonął w 1987 roku. W czasie kolacji mamy okazję posłuchać kazachskiej muzyki ludowej wykonywanej na tradycyjnych instrumentach. Z Almaty robimy krótki wypad do Medeo. Medeo to centrum sportów zimowych leżące w pobliżu Almaty. W 2017 roku odbyła się tutaj zimowa uniwersjada. Znajduje się tu na wysokości prawie 1700 metrów położone najwyżej na świecie lodowisko. Pole lodowe liczy około 11 tysięcy metrów kwadratowych i jest jednym z największych na świecie. Trenują tu wszystkie liczące się w jeździe szybkiej na lodzie reprezentacje. Trybuny stadionu mogą pomieścić ponad 8 tysięcy widzów. Zawody mogą się odbywać także przy sztucznym oświetleniu. Lodowisko jest czynne od początku października do końca maja. Natomiast w sezonie letnim można pojeździć na gokartach. Wracamy z Medeo do Almaty.
Hotel Kazachstan. Miejscowi nazywają go hotelem z koroną. Pomnik poety i kompozytora Abaja Kunanbajuli. Dolna stacja kolejki linowej na wzgórze Koktobe. Kolejka ma 1727 metrów długości, a przejazd trwa 6 minut. Na szczycie wzgórza urządzono park rozrywki z diabelskim młynem, karuzelami, mini zoo i sklepami z pamiątkami. Wzgórze ma 1100 metrów wysokości nad poziom morza i z platform widokowych można oglądać panoramę leżącego w dole Ałmaty. Na tym samym wzgórzu jest wybudowana w 1983 roku wieża telewizyjna o wysokości 371,5 metra. Fontanna pragnień. Jabłko jest symbolem miasta, gdyż Ałmaty po kazachsku znaczy miasto jabłek. W oddali zamglone góry Tien Shan wznoszące się nad miastem. Kompleks skoczni narciarskich Górny Gigant. Pawie w mini zoo. Cytrynowy bażant. Emu. Można tu też zrobić sobie zdjęcie z zespołem Beatlesów. Pora opuścić wzgórze Koktobe. Ze wzgórza przenieśliśmy się do centrum Ałmaty na Plac Republiki. Siedziba władz miasta. Kolumna z figurą złotego wojownika, symbol niepodległości Kazachstanu. Kolumnę otaczają cztery rzeźby. Symbol matki i ziemi. Symbol ojca i nieba.
Dwoje dzieci na źrebakach symbolizuje młodość i nadzieję na wspaniałą przyszłość Kazachstanu. U stóp kolumny odcisk dłoni prezydenta Nazarbajewa na konstytucji. Całość otacza 10 segmentów płaskorzeźb prezentujących istotne wydarzenia z dawnej i współczesnej historii Kazachstanu. Jeden z wielu pomników na obrzeżu Parku Panfiłowa. Zbudowany z drewna w 1907 roku Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego. Jego najwyższa wieża ma 56 metrów wysokości. Sobór jest uważany za drugą pod względem wysokości budowlę drewnianą na świecie. W latach 30. XX wieku budynek został zaadaptowany na radiostację, a następnie urządzono w nim Muzeum Krajoznawcze. W 1995 roku sobór został zwrócony rosyjskiemu kościołowi prawosławnemu. W części soboru prowadzone są prace remontowe. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Pomnik sławiący czyny generała Panfiłowa podczas walk o Moskwę w czasie II wojny światowej. Obok pomnik kazachskich żołnierzy poległych w wojnie w Afganistanie i w innych krajach.